Hej, z tej strony witam was na Tonem 97. Ponieważ się kusy Sam Banks, w tym odcinku chciałem przejść epizod, który stworzył Kowalski 11 o nazwie Kowalski 11 Adventure 2. No i można się domyślić, że jest to kontynuacja tamtego epizodu o prostakerze, Poliverze i Kibbletown. Cholera, jest godzina 10, jest nadal ciemno, muszę to sprawdzić. No, powinieneś. Tutaj wejść nie mogę. Co jest grane? No jest trochę wrogów, to na pewno. Ło. O, nieźle. Halo? Po prostu tak sobie stoi i patrzą na mnie. Myślałem, że pokonałem te wszystkie staruszki, ciastka i tak dalej. Jednak się myliłem. Ajajaj. Dobra. Ale duże ciastka, a tutaj utknęły inne. Dobra, zostawię w spokoju. Gaduję. Może nie powinienem za dużo ciastek wywabiać. Tych latających, bo później będę miał za dużo na głowie. Witam państwa, przyszliśmy tu po to, aby uczcić apokalipsę. A do tego bonus! Siano zleje się we krwi! Oliwę! Jak to możliwe? Jednak to prawda, a co się nie da zabić. Biegiem do prostakera! No okej, tutaj wejść nie mogę. O, nie zamurował. Nieładnie. No dobra. Okej. No, powinno być teraz trochę fajniej z tymi kulami ognia. Dobra. Mógł zmienić efekty śmieci, zdecydowanie mógł zmienić efekty śmieci. Okej. No jak widać mamy te wszystkie leksy. I to po prostu trochę dziwnie wygląda. Dziwne, wszyscy się już ewakuowali? W takim razie zobaczę do prostakera. No, dziękuję za łanapa. Czyli mam wrażenie, no. Skoro tu odnoszę wrażenie, że coś tu jest nie tak, skoro tak to pusto. Tutaj też jest muzyka mroczna. Kibbletown, czyżby legendarny prostaker został pokonany? Przynajmniej kible dalej stoją. Nikogo nie ma. O, widzę coś. O, trochę oczy bolą. Kowalski! A wszyscy są w tej kryjówce, ciekawe. O, jak się cieszę, że nic ci się nie stało. Mam już sposób, jak pokonać Polivera i ich sojuszników. Za mną. Trochę mało znaków interpunkcyjnych. Drzwi do miejsca treningu wejść nie mogę, spogadać z kim nie mogę. Tutaj mamy mechanizmy, które zajebałem Poliverowi. Produkują one potężne power-upy. No i oczywiście pozwalają cieszyć się z seksem. Prostakę! Nie mam czasu na żarty. Wybacz, a jeśli chodzi o inne power-upy, to możesz dostać od 70-letniego emeryta niedaleko. W takim razie czas na trening. O, hammer suit. Dziękuję. Co kurwa? Kowalski mi mówił o jakimś bosie, co trzeba kucnąć i czekać minutę. I to tyle niby wystarczy. To pewnie jest ten boss. Poczekajmy w takim razie. Bo jeśli chodzi o pokonanie go, normalnie strzelają z niego, ciężko. Bo żeby rzucić młotkiem, muszę wstać. A jeżeli wstanę, nie będę odporny już na kulę ognia przy kucaniu, więc... No praktycznie nie jestem w stanie wstać, żeby nie zostać zraniony, bo widać cały czas coś mi nawala. Więc podejrzewam, że nie o to mu chodziło. Więc to jest trening kucania w miejscu, tak? Mogę jeszcze w lewo, w prawo tym kucaniem się ruszać.
Jaki jest cel tego w sumie? Skoro i tak mamy tylko kusnąć. Długo ze mną wytrzymałeś, jesteś gotowy. Okej. To może wezmę jedno tanuki, jedno Hammersuit. Widzę, że kolejny etap niby. A dalej jest to samo tu. Tu już wejść nie mogę. Wskazuję, że mam teraz wyjść stąd. Aha! Po prostu na mapę świata, czyli to tak będzie, że no. Przypomina mi się trochę Mega Man Zero, że tam właśnie mamy hub i wychodzimy tam do innych poziomów po prostu. Wojna! Tu jest to. Też wojna. Cóż za różnorodność. Dom. Fundusz hipoteczny. Dom. Chyba to miało być to. Wojna. No dobra, zapiszmy w takim razie. Do dzieła! O, już nie mogę wyjść stąd. Ulala. No dobra. Weźmy po prostu. To nie dałoby się skorupy tutaj użyć, na, żeby była napy nabicia. Ło. Trzeba mieć szybką reakcję w tym epizodzie, widzę, bo od razu wychodzisz i trafiasz na wrogów. Masa w ogóle wrogów jest. Więc trochę się obawiam, co będzie dalej. Najgorsze będą oczywiście te latające gówna. Bo ciężko przewidzieć, gdzie one będą. Dobra. Uff, trochę za bardzo impozuję podejść. Proste jak to kuta. Wow, wchodzenie we chmurki jak w epizodzie na Zinobiego, wiesz, uruchomienie mechanizmu. Kurde, ile on był w tej bazie tego prosta? Kojarzy już Kibeltown i tutaj ta wioska jest zniszczona. Przez chwilę tutaj byłem i nic nie było zniszczone. Przynajmniej nie tak bardzo. A teraz nagle wszystko zdemolowane. Okej. Tak. W tym epizodzie trzeba atakować jak tylko wyjdziemy gdzieś. No bo jak widać od razu przeciwnicy są obok nas. Nie dawałbym tak blisko przeciwników drzwi, szczerze mówiąc, no bo... Łatwo właśnie zranić gracza. Gdzie ja mam teraz iść w takim razie? Tutaj ura zniszczona niefortunnie. I może jak też miało być, że zniszczone to wszystko, to jakieś dać inne rzeczy niż po prostu nie dawać klocków, tak? Bo tutaj dziwnie to wygląda. Jakieś ruiny może tych domków na przykład. Na pewno coś się znajdzie w grafice. Wow. Okej. Okay. Coś zrobiłem, nie wiem co. Coś wysadziłem. Zgaduję, tam pewnie nie mogę iść, bo dziura jest tam na prawo. Tu już byłem. Muzyka fajna, muszę przyznać. O, nie, 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 dziękuję. Zresztą tam tylko grzybek jest, po tym grzybek ja mam Hammersuit. Tanuki. Okej. Okay. No, a tutaj też tylko wrogowie, więc nie. O, coś tu jest. Jak on tam żyje? What? Co ja mam tu zrobić? Jezu Chryste. Być może muszę użyć tych
ciastek, żeby się dostać na górę, no bo nie widzę innej metody. Mogę tu wrócić? Nie, już nie mogę. Bo bym zmienił na tanuki. Aha. Szybko? Jest. Czemu go nie zabiły młotki? Aha, już rozumiem. Trzeba pokonać babcię, czyli po prostu muszę Hamesiuta wziąć i trafić w babcię. To ja za chwilę wracam. No dobra, jestem. O to chodziło właśnie. Jak pokonałem babcię, to wieża została zniszczona. Myślałem o tym, nad tym wcześniej, ale no. Uznałem, że jeżeli jednak to nie będzie tak, no to będę właśnie przy tej wieży. Otoczony przez masę tych przeciwników, jednak o to chodziło. No dobra. Teraz tylko nie dać się osaczyć. Okej. Okay. Co tyle tych wrogów? Ktoś ich respi, czy tak po prostu? Kowalski otworzył edytor i wpierdolił. No jednak respi. Dobra. Czyli pokonać te bro. Bo jak tam tworzą te staruszki, to jeszcze... To jeden chuj, szczerze mówiąc, że tak powiem brzydko, ale jak tworzy... Te ciastka, to już jest gorzej. Okej. Okay. Jednak pozwoliłem sobie wziąć dwa Hamesiuty, bo... Tylko i tak tylko walczymy z wrogami. Nie jest mi chyba tak potrzebne tanuki. A boję się przelecieć nad nimi, ponieważ... Są tak utkną tam. Ponieważ są właśnie ci latający wrogowie. A tutaj zgaduję, mam biec po prostu. I tak się respił. Nie mogę tu przejść z jakiegoś powodu. Co ja mam robić? Że ja nie mogę przejść nigdzie. Co? Co? Co ja mam tutaj robić? Przecież mnie coś blokuje. Kowalski mógłby naprawdę dać jakieś podpowiedzi, bo tak strasznie jak na razie nie wiadomo co się robi w tym epizodzie. Co chwilę jakieś jest, nie wiadomo co. Być może mam drabiną wskoczyć idealnie tak na statek i tam wejść. Nie wiem, tak myślę, to ja za chwilę wracam znowu. No dobra, jestem znowu. Wziąłem teraz tanuki na zasadzie, że spróbuję polecieć na ten statek. I może się trochę źle wyraziłem. Chodzi mi o to, że może być jakieś takie szukanie czegoś, powiedzmy, ale cały czas mnie atakują ciasteczka, które się odradzają. Nie mogę się ich pozbyć, więc... No, bardzo trudno jest znaleźć to przejście właściwie, co Kowalski miał na myśli. Jeżeli co chwila mnie coś atakuje i praktycznie nie jestem w stanie robić dwóch rzeczy naraz. Szczególnie, że te ciastka odradzają się bardzo szybko i... No są po prostu... Dość trudne do pokonania nawet z Hamesiutem. Bo zdarza im się zmienić trajektorię lotu. O, jak widać, magicznie wszystkiego unika, dobra. O. Ile, gdzie to był ten statek? Najpierw się pozbyć wrogów. Dobra, tu jest ten statek. Czemu tamto ciastko? Czemu tamto ciastko cały czas krąży? Aha, tam musi być jakiś... Tam musi być po prostu jakiś sufit postawiony i nad tym utyka, bo w sumie to nie jest pierwszy raz, wcześniej też tak utknął. Nie mam tutaj wyjść? Nie mam tutaj wyjść. Co ja mam zrobić w takim razie? Ja już nie wiem. Myślałem, że ja mam wejść do tej jury. O, dobra, już rozumiem. Zabić staruszkę. Czyli to staruszki za wszystko odpowiadają, tak? No dobra. Czyli już praktycznie nie jestem w stanie nic tu zrobić, ponieważ... No, za dużo wrogów jest. Dobra, nie, nawet nie próbuję. Za chwilę wracam, znowu jak będę na tym. Myślałem, że ja mam wejść w rurę, no bo tak to na ogół jest, airship, no to jest jakaś rura, to pewnie mam tam wejść, ale nie, chyba mam po prostu zabić staruszkę. Mam nadzieję, zaraz wracam.
No dobrze, mam nadzieję, że rzeczywiście chodzi po prostu o to, żeby pokonać staruszkę. No ale jeśli to wciąż zostanie masa wrogów, którzy się zespią. Tak, o to chodziło. Ach. No mam nadzieję, że w innych epizodach Kowalski nie jest taki tajemniczy co do tego, co masz zrobić. W sumie nawet jeśli wie, że masz zabić tą staruszkę, to bez Sanuki ciężko. No jakbym się miał wspiąć po łańcuchu, to masa wrogów mnie atakuje. Ciężko byłoby wskoczyć na statek też. Jedynie jakby może zeskoczył z łańcucha, jakoś trafił tak młotkiem. No dobra. Nie pomaga też to, że to dość długi etap, za każdym razem musiałem trochę pokonać tych wrogów. Okej, znowu coś tutaj trzeba zrobić, tylko Bóg wie co. W takim razie zgaduję, że znowu Tanuki lecimy. Czy Kowalski chciał pokonać zdradę? Czegoś długo, szczególnie jeśli chodzi o liczbę wrogów, przecież to jest straszne. Ach kurde, zrzuciłem sobie Hammer Suita. No ale to już nie ma znaczenia, bo i tak ma w bazie tam masę tych power-upów zapisać. O, właśnie tak. No to nieźle, muszę przyznać. Ciekawe co będzie dalej. Cmentarz. Tak, dzięki za nic. No dobra, w takim razie zostawię sobie. Okej. Okay. What? Co? Okej. Okej. To chyba jest joke epizod, szczerze mówiąc, z tymi wszystkimi ciaskami, jakieś dziwne przejścia, co nie masz pojęcia, co masz zrobić. No i oczywiście coś było, ale jak miałem o tym wiedzieć. Co my tu mamy? Ho, 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 Kowalski wrócił. Dobra, czas na moją nową technikę. Item summon. Przywołanie przedmiotu. Wow, co ja wylosowałem. Teraz zdychaj. Ej, ale nie, ja... Kurde no. Ja chciałem jedno hamy, jedno tanuki, a nie same tanuki. Następuje uruchomienie tarcz. To mogę już iść? Co do cholery? Ultra bonus kanon. Kurwa. Sylwester Zamgacki, kontem wanisz. Co? Kowalski, byłeś świetny. Dzięki, że mi pomagasz, przyjacielu. Drobiazg. SMG jest przeklamowany, Dymaju z jebie. I kto to mówi, fajnie, bez żony, bez kochanki. Pewny jesteś w postaku, jedyny. Za dużo gadasz. Fallen Tree. Prawdziwa kurwa z ciebie, chodź na arenę. Nie mogę się doczekać. Bądź ostrożny, postaker. Mogę się ruszyć. Wow. No jestem zdziwiony. Okej, to może najpierw sprawdzę, co jest w funduszu hipotecznym. Dom. O, witaj w królestwie Dom. Współczuję mieszkańcom Muchomowego Królestwa za to, co się tam obecnie dzieje. Dobrze, że Proliwer nie zna tego miejsca. Jeszcze pamiętam drogę do burdelu, a którędy to było. Nie wiedziałem, że w tym drzewku rosną jabłka. Tutaj możesz spotkać się z właścicielem tego miejsca. Jestem ochroną i nie wpuszczam tu nikogo, ale po takie wiele razy o tobie wspominam, więc cię wpuszczam. 70-letni emeryt. Jestem 70-letnim emerytem. Emeryta wystarczy mi na wiele. Spłaciłem mafię, wyjechałem do Czarnobyla na wakacje. Dobra, ty tu pierdu, pierdu, szukam towarów. O! To fundusz hipoteczny dom, dom, dom. Dom, jestem szczęśliwy. Jestem szczęśliwy. Dobra, nie biorę kwiatka, ale też myślę, że jest szczęśliwy. Dom. Mogę stąd wyjść, czy co?
sumie jedyne co daje tak ponad tamto to Ice Flowera. Aczkolwiek wciąż preferuję Tanuki i Hamesuta nad Ice Flowera. Okej, mam nadzieję, że tylko tamten etap miał tyle wrogów i tu już nie będzie tyle spamu. Powrót do domu. Okej. Nic tu nie ma. A tu? Witam Państwa, zabiję prosta skurwiela za pomocą mechanizmu, który go rozkurwił niczym tabletki na wątrobę, które nie są proliwe. Co? Syrek nie żyje? Jak to możliwe? On był jedyną nadzieją w tym wszechświecie. A ty go zabiłeś? Jak mogłeś? Proliwe, ultra bonus kanon. Pora się pożegnać, Kłaski. Ho, 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 ho. Cholera! Muszę wyjść z domu, żeby to uniknąć. Okej. I... Red out! Zostajesz tu na zawsze, aż zdechniesz z głodu. Jesteś naprawdę bezużytecznym przeciwnikiem, twoje ataki na mnie nie działają. Okej. Interesujące. Okej, pokonałem Prolivera, co dalej? Serio, co ja mam zrobić? Nawet jakbym miał Tanuki, to w nim nie mógł zrobić rozbiegu. Coś tu jest ukryte? Mam gdzieś wejść? No, coś jest jednak, dobra. Kto tak zdecydował? Jestem naprawdę bezużyteczny? Kto tak zdecydował? Moje ataki nie działają na ciebie. Kto tak zdecydował? Jego poziom mocy jest o 10 razy większy od Prostakera. Jak to możliwe? Ja jestem jedyną osobą, która może decydować o sobie. Cruel Ball! Przedam ball. A fajnie, że pokonuje teraz drzewo. Kokowalski! Przeprosz mnie za to, że rodziłeś się w tym świecie. Okej, okay, to dalej. No i znowu coś było. O, biedny Prolivel. Gin! Nie rób tego! Nie przewyższaj się do jego stopnia. Przewyższaj? Okej, whatever. Może to chodziło się. Oszczędź go i tak od dawna chciałem się zabić, bo ludzie nie dawali im spokoju. Nie wiem, mogę przynajmniej odpocząć od tego gówna. Prostak. Okej, Prolivel, że daruję ci życie. Co? Niemożliwe. Nie jestem złą osobą. Mam nadzieję, że to cię coś nauczyło. Właśnie umiałam na nadmiar cholesterolu we krwi. Żegnaj. Zdycham. Byłeś godnym przeciwnikiem. Okej. Okay. Coś jest jeszcze. Cmentarz. Kolejny cmentarz. Kto za to wszystko spałać? Spałać. O cześć, przeszedłem się pomócić do mojego kotka. RIP stówka. RIP Prostaker plus Sylwester Zawadzki. RIP Prolivel. O Jezu, ale smutny ten epizod. A, tak, to ma sens. Kurwa, jedna, nawet ci nie mogę trafić. A i tak. Babcia. Co się stało? Czekaj, czekaj, cię chyba skądś znam. To ty, młodzieńcze? Przyszedłeś mi pomóc? Sterowałam moim czołgiem, który obdawał mi pan Prolivel, żeby zniszczyć mu homorowe królestwo.
Ale niestety ktoś zniszczył mój czołg, przez co byłam nieprzytomna. To ja zniszczyłem ten czołg, a do tego zabiłem Polivera, co troszeczkę żałuję. Co? Jak mogłeś, młodzieńcze? Traps są. Sweet joke. Dobra, to jest akurat fajne. Poza tamtym jednym etapem, co jest tam wrogami, to... Tak, to jest fajny epizod. Pora do domu. Tym się wygrywa. Popierdoliło cię! Nie. Okej. Nie mogę się ruszać. No i to byłoby na tyle. Z tego co wiem, Kowalski ma dzisiaj urodziny. Dzisiaj to jest kiedy nagrywałem 15 listopada, bo nie wiem niestety, kiedy dokładnie wrzucę i dorobię napisy, tak więc na ten moment wszystkiego najlepszego dla Kowalskiego życzę. Na ten 15 listopada. Dziękuję za zagranie w drugą część. No nie ma sprawy. No humor mi się podobał, muszę przyznać. Ogólnie te eventy też fajne z tymi wszystkimi mocami. Tylko mówię, ten etap może jakby trochę mniej wrogów, a jak już wrogów tyle, to może nie kazać myśleć graczowi, co ma zrobić w tym konkretnym miejscu. Szczególnie, że ma wejść tam na statek, zabić staruszkę, kiedy co chwilę jest masa wrogów. Ale ogólnie było spoko. No dobra. Pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Polaku Czaba, Wojta z Dompol Love, Dawid Katza, Odsuchy Yuji, Filipesson, Victor Play Games, Inkmajo The Hedgehog, Panka JPS, Nelson X, Filip Szymczak, Bez Nazwy, Żółw Błotny, Lipomidor, Kozgain.pl, Piotr Haduch, Superkot, Michoła, XGameX, TeamFL, Kuprzyl, Minecraft 1.12, Kłaski 11, Bartek AD, Xblaki, Batchefire, Player She14, Ja26, Szymeczek.pl, Michała Gejs, Damno, Demus, Mister Alpeno, Tomek 8 czy 9, 8 czy 9. O, no jeśli kogoś pominałem, a chciałbyś na jeśli, to przepraszam, to go dopiszę później. Oczywiście niezależnie od tego, czy na jesteście, czy nie. Wszystkich was bardzo gorąco pozdrawiam. Dziwne. Zanim w sumie sobie pójdę... Nie wydaje mi się, żeby to coś jeszcze było. Powrót do domu. Tam raczej nic nie było. No, główną fabułę przeszedłem, więc... dom to chyba nic. Później tam było start, to tylko chodzenie i... Nigdzie nie było, że masz wymagane jakieś gwiazdki czy coś. Najwyżej nagam jakiś dodatkowy odcinek, jakby Kowalski powiedział, że coś będzie. No dobra. Pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!